W zasadzie tak, dana osoba może być ułaskawiana wiele razy, ale szanowni państwo, jeżeli Kamiński Wąsik dostanął kolejne zarzuty, będzie wszczęte postępowanie karne, następnie będzie wniesiony akt oskarżenia do sądu, to wyrok w tej sprawie zapadnie zapewne za około 2-3 lata. Wtedy już będzie inny prezydent i ten nowy prezydent będzie musiał decydować o tym, czy zastosuje w stosunku do tych przestępców prawo łaski, czy też nie. Czeka na łączach profesor Marek Chmaj, prawnik i konstytucjonalista. Halo, panie profesorze. Widzieć się już widzimy. Dzień dobry, witam. Widzimy się, słyszymy. Dzień dobry, witam pana serdecznie w raporcie. No i od razu zacznę tego. No, jakby większość prawników raczej, chociaż nie brakuje też i opinii, że jednak panowie Wąsik i Kamiński są posłami. A pańskim zdaniem jak to z nimi jest? Powinni wejść w ogóle? Mają prawo wejść dzisiaj do budynku Sejmu, czy też nie mają takiego prawa? Konstytucja jest bardzo precyzyjna. Artykuł 99 ustęp 3 wskazuje, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności traci bierne prawo wyborcze, a co za tym idzie, traci mandat poselski. Przepisy konstytucji są uszczegółowione przez kodeks wyborczy, a zatem Wąsik i Kamiński utracili ostatecznie mandat z momentem ogłoszenia wyroku przez sąd drugiej instancji. Mandaty wygasły zupełnie, natomiast późniejsze postanowienie marszałka Sejmu ma tylko charakter deklaratoryjny, wskazuje, że doszło do wygaśnięcia mandatu z momentem ogłoszenia wyroku przez sąd. I czy panowie mogą wejść do Sejmu? Mogą, na takich zasadach jak inni obywatele, a zatem muszą mieć przepustkę. Pamiętajmy, że marszałek Sejmu jest gospodarzem gmachów sejmowych i on podejmuje decyzję o tym, czy kogoś wpuszcza do gmachu Sejmu, czy też nie. Panowie Wąsik i Kamiński nie mogą natomiast brać udział w pracach Izby i nie mogą wejść na salę plenarną Sejmu. W takim razie, panie profesorze, no właśnie, no, po to mam eksperta, żeby mi wytłumaczyć. To pańskim zdaniem, dlaczego w takim razie prezydent Andrzej Duda twierdzi, że panowie Wąsik i Kamiński są posłami? Dlaczego ja tu mam w studiu codziennie posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, to są nasi koledzy z ław poselskich i dalej posłami są? Panie redaktorze, szanowni państwo, przepisy prawa są precyzyjne, ale oczywiście możemy inną tezę podkreślać, wbrew temu, co jest i wbrew logice. Jeżeli duża część publicystów będzie powtarzać, że teraz jest lato, to wystarczy spojrzeć za okno i zobaczymy, że no, niekoniecznie jest to prawdziwe twierdzenie. Dla mnie przepis, który cytowałem, jest bardzo precyzyjny, dla innych prawników również. Mandaty wygasły z momentem ogłoszenia wyroku przez sąd. A zatem późniejsza procedura w Sądzie Najwyższym dotyczy tylko i wyłącznie kwestii formalnych. Czy doszło do wydania wyroku, czy wyrok wydał sąd drugiej instancji i czy wyrok został prawidłowo ogłoszony. Sąd Najwyższy nie ma prawa merytorycznego weryfikowania zasadności postanowienia marszałka Sejmu. Stąd w najbliższym czasie będą wezwani do objęcia mandatu ci kandydaci, którzy uzyskali po Kamińskim i Wąsiku najlepszy wynik na danej liście. No już słyszeliśmy zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, że ci ludzie nie powinni się zgłosić, ale akurat tak się szczęśliwie, czy też nieszczęśliwie dla Prawa i Sprawiedliwości składa. Jedna z tych osób jest, że tak powiem, mało pewna i jest wielkie prawdopodobieństwo, że ten mandat obejmie. Natomiast chciałem się o coś innego zapytać, bo już na etapie, na którym ogłoszono, że ci panowie mają zostać zatrzymani i doprowadzeni do zakładów karnych, bo zapadł prawomocny wyrok ich w sprawie, pojawiły się takie wątpliwości, to jak Sejm może funkcjonować. Już wtedy wielu prawników tłumaczyło, że nie ma problemu, to, że dwóch posłów nie będzie, to nie sprawia, że Sejm nagle staje się nielegalny, to nie jest kłopot, bywało już tak wielokrotnie. Natomiast zastanawiam się w drugą stronę. Gdyby udało się tych panów dzisiaj wprowadzić na ławy sejmowe, gdyby usiedli, to jakie powinny być konsekwencje tej sytuacji w pańskiej ocenie? Na pierwszą część pytania odpowiem. Pamiętamy poprzednią kadencję Senatu. Pod koniec kadencji
zmarło dwoje senatorów. W Senacie zasiadało 98 osób, ale wybory uzupełniające nie zostały zarządzone, ponieważ już nie zostało dużo czasu do końca kadencji. Zatem Senat, pomimo tego, że nie miał 100 senatorów, dalej wypełniał swoje ustrojowe funkcje. Co będzie, jeżeli Wąsik i Kamiński wejdą na salę posiedzeń? No, marszałek jest odpowiedzialny za kierowanie obradami Sejmu. Marszałek Hołownia musi zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie Sejmu, nie może dopuścić do sytuacji, w której osoby nieuprawnione biorą udział w posiedzeniu. Za dopuszczenie Kamińskiego i Wąsika do obrad ktoś może postawić zarzut panu marszałkowi Hołowni niedopełnienia obowiązków. Poza tym karty do głosowania, czyli legitymacje poselskie Kamińskiego i Wąsika już nie są ważne, wygasły podobnie jak i mandaty. Stąd nawet siłowe wejście do sali obrad Sejmu nie będzie niczym innym, jak tylko generowaniem chaosu. Zastanawiam się, bo panowie Wąsik i Kamiński wczoraj zabierali publicznie głos, zapowiadali no, również i kroki prawne, i działania prawne. Czy pan, tu zaczęły się pojawiać jakieś pomysły, że można by było postawić, zgłosić do prokuratury działania, nie wiem, marszałka Hołowni, szefa Kancelarii Sejmu. Pan widzi w ogóle jakiekolwiek kroki prawne, które panowie Wąsik i Kamiński mogliby podjąć? Każdy ma prawo do sądu, w tym także przestępcy, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Konstytucja zapewnia równość wobec prawa. Prawo do sądu ma zarówno uczciwy obywatel, jak i przestępca skazany przez sąd na karę pozbawienia wolności. A zatem mogą wejść na drogę sądową, ale za bardzo nie widzą jako. Tutaj nie ma stosunku cywilnoprawnego, nie ma administracyjnoprawnego. Przed Sądem Najwyższym Izba Pracy legalnie wskazała, że postanowienie marszałka Hołowni w przedmiocie wygaszenia mandatu Kamińskiego było prawidłowe. Zatem możliwości drogi sądowej dla obydwu panów są ograniczone. Oczywiście mogą wskazywać, że są krystalicznie czyści, ale szanowni państwo, wyrok wydał niezależny sąd składający się z niezawisłych sędziów. Wyrok został wydany w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd precyzyjnie wskazał, że oni są winni, a zatem, że popełnili przestępstwo. Przekonanie polityków PiS-u o ich krystalicznej uczciwości nie zmienia faktu, że zgodnie z podziałem władzy wymiar sprawiedliwości sprawuje sąd, a nie koledzy skazanych. Właśnie, jeśli dobrze rozumiem, ta interpretacja sprawia, że w momencie, w którym zostali wybrani do Sejmu, byli skazanymi przestępcami, więc nie powinni być w ogóle do tego Sejmu wybrani, tak? Dobrze rozumiem? Nie, w momencie wyboru byli niewinni, bo pamiętajmy, że Konstytucja gwarantuje każdemu domniemanie niewinności, dopóki niewinny nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Jeżeli ktoś został skazany wyrokiem sądu pierwszej instancji, to ten wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ponieważ można złożyć apelację do sądu drugiej instancji. I tutaj nakłada się ten błąd prezydenta Dudy, świadomy błąd. No bo jakże można ułaskawić kogoś, kto jest uważany za niewinnego? Łaska, prawo łaski oznacza zwolnienie z kary, a nie zwolnienie z winy. Jak można ułaskawić kogoś, kto jeszcze nie ma kary, w stosunku do którego nie skończyło się postępowanie karne? Zatem prezydent chciał nieudolnie zastosować prawo abolicji indywidualnej, do którego to prawa nie ma możliwości, nie ma kompetencji, żeby je stosować, co zresztą potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów SN. Ja nie poczuwam się do tego, żeby być... Ja wiem, że pan te pytania, które zadał w swojej wypowiedzi, są pytania czysto retoryczne. Ja nie czuję się kompetentny do tego, żeby nawet szukać na nich odpowiedzi, no, ale wiem, co powiedzieliby panu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, bo mówili mi to w tym studiu tutaj. Ciekaw jestem, jak pan to skonfrontuje. No, Konstytucja, ja usłyszałem tak, że Konstytucja daje prawo ułaskawienia, nie precyzuje na jakim etapie. W Ameryce to w ogóle można ułaskawić na dowolnym etapie. Nixon został ułaskawiony, zanim nie
został skazany. To są inne systemy prawne, no ale jakby praktyka powinna być ta sama. Porównujmy, szanowni państwo, porównujmy rzeczy porównywalne. To, że w Argentynie, czy w Peru, czy w Stanach Zjednoczonych jest inny system, inny dorobek, inna tradycja ustrojowa, inne regulacje, nie oznacza, że musimy tamte elementy recypować, czyli wprowadzać do prawa polskiego. U nas, zgodnie z tradycją ustrojową, z pojmowaniem prawo łaski jest stosowane w stosunku do przestępców, do osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem. Prawo łaski oznacza zwolnienie z kary, ale nie oznacza zwolnienia z winy. Jakże można zastosować prawo łaski w polskim systemie do osoby niewinnej, która nie została skazana? Jak można zablokować postępowanie w stosunku do konkretnej osoby na przyszłość? Tą metodą prezydent mógłby wydać glejt prawa łaski wszystkim obecnym parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, uwalniając prokuraturę czy inne organy państwa przed postępowaniem w stosunku do tych osób na przyszłość, uwalniając ich nawet od możliwości postawienia zarzutów. Dochodzilibyśmy do absurdu. Wszyscy są równi wobec prawa, zarówno posłowie, senatorowie, jak i zwykli obywatele. Wszyscy na równych zasadach odpowiadamy przed sądem. Prezydent może ułaskawić wszystkich prawomocnie skazanych, z wyjątkiem osób skazanych wyrokiem Trybunału Stanu. No tak, a sądy powinny być i miejmy nadzieję, że są niezawisłe. Natomiast zastanawiam się, czy w takim razie właśnie stosowanie prawa łaski na dowolnym etapie procesu sądowego, zanim on się nie zakończy prawomocnym wyrokiem, czy mogło być na przykład odbierane jako próba wywierania nacisku na decyzję niezawisłego sądu? Być może, to zależy od sądu. Zwróćmy uwagę na jeden istotny element. Zgodnie z zasadą trójpodziału władzy, to sądy u nas sprawują wymiar sprawiedliwości. Natomiast prezydent jest jednoosobowym organem władzy wykonawczej. A zatem orzekanie o winie określonych osób należy do prezydenta, czy o braku, przepraszam, do sądu, o winie, czy o braku winy. Natomiast do prezydenta należy stosowanie prawa łaski. To jest jego prerogatywa, to jest kompetencja, którą może stosować bez kontrazygnaty prezesa Rady Ministrów. Ale prezydent nie rozstrzyga o winie, tylko może zwolnić z kary. Może ją złagodzić albo zupełnie znieść. I to jest właśnie istota podziału władzy. Organ władzy wykonawczej może zastępować sądu. Mamy lekkie problemy z połączeniem, ale szczęśliwie, co najważniejsze, słychać to, co pan profesor mówi, a to jest najważniejsze. Czasem nam rwie obraz, więc proszę się nie niepokoić, drodzy państwo. To chciałem też posłuchać, skoro się słyszymy jednej rzeczy. Pan użył takiego sformułowania, że prezydent popełnił świadomy błąd. Nie jest pan pierwszy, który zwraca uwagę, że to było błędem ułaskawianie tych panów, a niektórzy używają nawet bardziej stanowczych sformułowań, na tak wczesnym etapie. Pan mówi świadomy błąd. Jakby, jak wiem, że trzeba trochę pozgadywać, w pańskiej ocenie, co mogło kierować prezydentem, dlaczego zdecydował się na ten krok przedwcześnie? Przecież mógł spokojnie poczekać do zakończenia sprawy i wtedy tych panów łaskawić i zakładam, że wtedy aż takiej awantury byśmy o to nie mieli. Panie redaktorze, no, zakładamy, że prezydent jest przedstawicielem narodu, przedstawicielem państwa, więc ma bardzo szeroką legitymację pod narodu. Ta legitymacja została mu udzielona w wyborach powszechnych. Zatem nie może być zakładnikiem ani reprezentantem jednej partii, tylko musi być dla wszystkich taki sam. A zatem reprezentować wszystkich. Przypomnijmy sobie rok 2015. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość tworzyło rząd i w tym rządzie mieli zasiadać Wąsik i Kamiński. Nie mogliby zasiadać, mając zarzuty, ponieważ nie mieli nieskazitelnego charakteru. Osoba, która ma zarzuty, tego przymiotu już nie posiada. Koordynatorem służb specjalnych czy ministra spraw wewnętrznych nie mógłby być poseł posiadający zarzuty karne bądź skazany przez sąd pierwszej instancji na karę pozbawienia wolności. A zatem prezydent wtedy, stosując to pseudo prawo łaski, czyli abolicję indywidualną, spowodował, że
Kamiński i Wąsik mogli trafić do rządu, a zatem było to działanie na rzecz jednej partii politycznej, partii, z której się wywodzi prezydent. No i teraz też wielu komentatorów zwraca uwagę, że ułaskawiając prezydenta, nie tylko ułaskawiając tych dwóch panów, doprowadzając do ich wypuszczenia na wolność, no nie tylko, że działa na ich korzyść, no wiadomo, że to jest na ich korzystne, że wychodzą na wolność, natomiast też no, ustawia siebie w roli przyszłego przywódcy Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej pretenduje do tej roli takimi działaniami. No tak, ale popatrzmy na to jeszcze z jednej strony. To nie są krystalicznie czyści politycy. To są przestępcy, skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Tak, możemy ich nazwać przestępcami. I tym przestępcom prezydent udzielił azylu wcześniej w swojej kancelarii. Tych przestępców, ale ułaskawionych, prezydent przyjmował następnie u siebie w swoim gmachu, w swojej kancelarii. Z tymi przestępcami się witał, z tymi przestępcami zasiadał przy stole, wskazując społeczeństwu, że są to osoby krystalicznie uczciwe. Szanowni Państwo, to prezydent Rzeczpospolitej. On nie jest sądem. Do prezydenta nie należy rozstrzyganie o winie bądź braku winy przez określoną osobę. O winie rozstrzyga tylko i wyłącznie sąd, a sąd stwierdził, że są winni. A zatem prezydent, goszcząc u siebie przestępców, dał obraz upadku autorytetu prezydenta Rzeczpospolitej, nazywany tą sprawą po imieniu. Zastanawiam się jeszcze nad taką rzeczą, czy przepisy prawa, konstytucja reguluje, jak wiele razy może być ułaskawiona jedna osoba. Pytam o to dlatego, że słyszymy, wiemy doskonale, że za chwilę pracę zacznie komisja do spraw Pegasusa. Panowie Wąsik z Kamińskim z całą pewnością będą się przed nią musieli pojawić. Być może w wyniku prac tych komisji usłyszą zarzuty. Być może te zarzuty zamienią się w proces. Być może zostaną w tym procesie skazani. Jak rozumiem, jedno ułaskawienie nie wyklucza drugiego? W zasadzie tak. Dana osoba może być ułaskawiana wiele razy, ale, szanowni Państwo, jeżeli Kamiński i Wąsik dostaną kolejne zarzuty, będzie wszczęte postępowanie karne, następnie będzie wniesiony akt oskarżenia do sądu, to wyrok w tej sprawie zapadnie zapewne za około 2-3 lata. Wtedy już będzie inny prezydent i ten nowy prezydent będzie musiał decydować o tym, czy zastosuje w stosunku do tych przestępców prawo łaski, czy też nie. A zatem ja byłbym ostrożny, bardzo ostrożny w zakreślaniu przyszłości obu tych panów, zwłaszcza, że raport Senackiej Komisji Nadzwyczajnej, która to komisja zajmowała się Pegasusem, był w stosunku do Kamińskiego i Wąsika bardzo surowy i z tego co pamiętam w tym raporcie były też konkretne zarzuty karne, które mogły być stawiane obydwu politykom. Mhm. Właśnie ciekaw jestem jeszcze pańskiej opinii, skoro jesteśmy przy Pegasusie, tu państwo widzą, że już Sejm się zaczyna, ale chyba jeszcze nic się bardzo przerażającego nie dzieje. Jak się zacznie dziać, to oczywiście będziemy to państwu pokazywać. Natomiast zastanawiam się tak, no bo już na etapie, na którym komisja została powołana, ja tu chociażby podczas rozmów w studiu usłyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, że ona w ogóle nie ma prawa zajmować się Pegasusem, no bo jeżeli w ogóle Pegasus był stosowany, to musiał być stosowany w oparciu o decyzję sądu, a komisja śledcza nie ma prawa zajmować się decyzjami sądu. Pan się zgadza z taką opinią? Rozgraniczmy kilka kwestii. Po pierwsze, Pegasus został zakupiony ze środków publicznych w procedurach, które naruszały rygory finansów publicznych. Procedura, które odbywały się z pominięciem zamówień publicznych ze środków, które z dużej części pochodziły z Funduszu Sprawiedliwości, z funduszu, który jest przeznaczony na pomoc ofiarom przestępstw. Dalej, Pegasus, jak wiemy, był nielegalnie stosowany w stosunku do osób, które były politykami i wiemy, że Pegasus był stosowany bez zgody sądu na inwigilację określonych osób. A zatem był to system, który umożliwiał instrumentalnie
podsłuchiwanie, śledzenie polityków opozycji, cela, które wykorzystywała później ówczesna partia rządząca. No jak można wykorzystywać metody podsłuchu, śledzenia, bez zgody sądu, bez wniosku prokuratora, tylko po to, żeby uzyskać korzyść polityczną. Jest to złamanie podstawowych reguł demokracji. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Marek Chmaj był moim, ale przede wszystkim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę w raporcie Złotorowicza.